Teraz przechodzimy do wyróżnień specjalnych. Zaczniemy od najbardziej energetycznej zawodniczki Energa Basket Ligi Kobiet. W tej kategorii nagrodę wręczy pan Jacek Kościelniak, wiceprezes grupy Energa SA do spraw finansowych. Zapraszamy. Panie prezesie, witamy. Bardzo dużo emocji, bardzo ciekawe wydarzenia, wspaniałe zdjęcia, wspaniałe emocje, wspaniałe zagrywki. No cóż więcej powiedzieć, dużo energii. My tę energię w postaci oczywiście prądu, dystrybucji energii elektrycznej dostarczamy, ale ta energia, siła mięśni ludzkich i ta technika posługiwania się piłką, zagrywek i w ogóle techniki grania w koszykówkę, coś niesamowitego, to wie pan, to trzeba przyrównać do sztuki artystycznej, mianowicie muzyka jest piękną sztuką, artyści potrafią jak wielcy wirtuozi wyssać ostatni dźwięk z danego instrumentu, tak jak proszę pana, perkusista w określone miejsce pałeczką uderzy, tak w różny sposób wybrzmiewa instrument perkusyjny, tak tutaj ci wspaniali sportowcy pokazali wielki kunszt, wielką klasę i chwała im za to, że tak dobrze to wszystko się odbywało, a przede wszystkim widzowie dopisali anwil, przecież tysiące kibiców, którzy czekali we Włocławku na powrót swojej drużyny. Uważam, że to jest bardzo dobra impreza. Proszę pana, była okazja podsumować sezon, rzecz jasna. Była okazja spotkać się ze sportowcami i będzie ta okazja porozmawiać jeszcze za chwilę z nimi i zapytać, co oni robią, że oni są tak po prostu dobrzy. Jak najbardziej cieszymy się, że jesteśmy z koszykówką od 12 lat, może w poprzednich sezonach nie tak bardzo intensywnie jak dzisiaj, ale zapewniam, że to był bardzo dobry sezon i my będziemy obecni w kolejnych sezonach i będziemy dostarczać dobrej energii dla koszykarzy.